Athena to jest nazwa mechanizmu finansowania operacji wojskowych Unii Europejskiej. Nie każdy wie, że takie operacje mają miejsce, ale one się dzieją. Dzisiaj Unia Europejska finansuje misje stabilizacyjne w Bośni i Hercegowinie, w Somalii, w Mali. W przeszłości czyniła to w przypadku działań wojskowych w Libii, w Sudanie, w Kongo. Cały czas toczą się próby ograniczenia piractwa na Oceanie Indyjskim. W związku z tym działania organizacyjne, które towarzyszą tym akcjom wojskowym, podlegają audytowi. I ten audyt ze względu na specyfikę przedmiotu nie jest audytem wolnorynkowym, tylko utworzono kolegium audytorów, w którego skład wchodzą najwyższe organy kontroli krajów Unii Europejskiej. Polska Najwyższa Izba Kontroli weszła do kolegium w roku ubiegłym. W tym roku mam honor przewodniczyć kolegium. Mechanizm Athena jest finansowany w części przez Unię Europejską, a w części przez kraje biorące udział w misjach wojskowych. Te koszty są rodzajowo podzielone bardzo precyzyjnie. To jest zresztą jedno z zadań audytorskich, stwierdzić, czy finansowanie odbywa się we właściwy sposób, czyli czy właściwe rzeczy są finansowane z właściwych środków. Praca w kolegium polega więc przede wszystkim na audycie finansowym, ale również na innych rodzajach zadań kontrolerskich. Jest tutaj z reguły i kontrola informatyczna, i kontrola wykonania zadań. Koncentrują się te prace w kwaterze głównej w Brukseli. Natomiast oczywiście wyjeżdża się również na misję, żeby i ocenić organizację, i zobaczyć, jak te działania wyglądają w rzeczywistości. To jest takie znamienne, że NIK wchodzi na taki obszar, na którego kiedyś nie było, bez kompleksów, ale równocześnie się dużo uczymy. Praca ta daje niewątpliwie kontakt z bardzo technicznymi, szczególnymi aspektami działania Unii Europejskiej. To jest bardzo interesujące, poznać tę wielką instytucję od środka.